Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcineczku z Nicole TV. Dzisiaj ze mną Agata. Cześć! Dzisiaj będzie super challenge. Nicola, a czemu mamy te wózkę? Wózki? Wózki. Po prostu jesteśmy w dziale zabawek. A czy nie tylko zabawek? Tak, no w ogóle jesteśmy w Tesco i w ogóle tata będzie nam mówił na przykład dajcie misia, to my się pomusimy. A czy nie, misia, ale na przykład ja wam podam całą nazwę. Przykładowo... Znajdźcie na przykład tut-tut, autka z filmy Tref. No i musicie znaleźć tutaj, to jest dlatego ciężko, tak? Słuchajcie, bierzemy, wkładamy do koszyka. I musicie, kto, która pierwszy włoży do koszyka, to wygrywa. Okej, no to... Dobra, to co, zaczynamy? Idziemy tutaj się czuwać. Ja zaraz sobie wam coś znajdę. Pachnące babeczki, to jest pierwszy produkt, dziewczyny muszą znaleźć. Dobra, znalazłem pierwszy produkt, dziewczyny. I to jest som. A możesz zostawić tej wózki? Trzeba jeździć. No bo tak to będzie. No to już zależy od was, która co chce pierwsza. Pierwszy produkt to są pachnące babeczki. Jest. Agata, wózek zostawiłaś, to w ogóle weź wózek. Tak, to są to. Pachnące babeczki, to nazwałem. Pachnie? No, pachnie. Dobra, jeszcze raz, teraz drugie podejście. Jeszcze w tym dziale. Jeszcze w tym dziale, nie. 1-0 na razie dla Nicoli, dobra. Jesteście gotowe? Tak. To teraz będzie ciut trudniej. Macie wózki, prawda? Tak. Ja to taki będę... sam wózek dla lalki. Która pierwsza załaduje we wózku tutaj? Tak. Wózek dla lalki. No dalej, bo teraz pierwsza do wózka wstali. Remis! Dobra. Ale się wydarłam. Równocześnie wsadziliście? Ja myślałam, że w taki... Tak. Jeszcze w takim obok. Jeszcze z tego działu. Piąteczka. Jeszcze z tego działu? Tak, jeden. No dobra. To będzie trudne. Ubranko dla lalki Barbie, takie małe, co są, poczekajcie. Dla lalki Barbie, takie małe. I tam musi być napis Hello Kitty. A takie jedno, takie ubranko? No. No. Takie sama, to jest sama bluzeczka taka. Jedno było tylko. Pokaż. Piąteczka. Jedno, jedyne to było. No bo tylko jedno było. Mhm. Dobra, zadanie zaliczone. Teraz jesteśmy w dziale ogrodniczym. Idzie wiosna, zobaczcie węgle. Dobra, jesteście? No chodźcie, dziewczyny. Pierwsze zadanie nasze to znaleźć taką szczotkę do zamiatania. Bo za długa. Dobra, punkt dla Nicoli. Teraz możecie Harry Potter odlecieć. Dobra, ty marionetki małe. O. Dobra, zadanie zaliczone. Ale to było... Łatwe? Tak, ale to jest za dużo. Dobra, i to znaleźć coś drugiego. Ostatni artykuł tutaj z ogrodniczych. Na zdrówko. To jest, są takie sadzonki, nie wiem czy wiecie jak to wygląda. I dokładnie potrzebujemy zasadzić ogórki. Co, kto pierwszy? Pierwsza! Oj nie! Dobra, to ja wam daję po jednym punkcie. O, jadą nasze uczestniczki. Słuchajcie, uważaj, wózek cię odjeżdża. Tutaj to zadanie polega na tym... Te ogórki to się porwało! Gdzie teraz tu wyrosną ogórki gdzieś? Ale co? Słuchajcie,
jest szkoła, potrzebujemy. Ja potrzebuję zeszyt do Star Wars. Dziewczyny! Cisza! Następne zadanie. Wiecie, jak wygląda zakreślacz? Nie. Taki grubszy, takie kolory są. Zakreślacz czasem różowy. Ja być taki żółty potrzebuję. Powoli, nie rzucajcie. No, Nikola teraz pierwsza. Ale nie wolno rzucać. Dobra. Jesteśmy w dziale motoryzacyjnym. Coś dla taty bardziej. Wy się mało znacie, dlatego będziecie miały ciężko. I zaraz się widzimy, idę coś znaleźć. Albo inaczej. Potrzebuję zapach do samochodu waniliowy. Ale musi być waniliowy. Czy to wózek był? A gdzie jest zagadny wózek? No to gdzie tak daleko z tym wózkiem wychałyście? Dobra, idzie odłóż. Zbliża się wiosna. A czy już jest wiosna w sumie? Przydałoby się umyć samochód. Potrzebuję żółtą gąbkę taką do mycia. No teraz Agata wygrała. Sara, nie mówiła. Dawać tu. Dziewczyny, szukamy za ile tego tu jest? Dużo. Słodycze same, krówki mleczne. Słodycze? Krówki mleczne. Teraz dopiero musiała przeczytać. No dobrze, Agacie się udało. Zaliczone zadanie. Krówki mleczne. Agacie, macie teraz jeden wózek. Proszę znaleźć zupkę, taką, co się zalewa, gorący kubek. Takie, albo nie, winiary pire. To jest w takim kubeczku. Winiary pire? No to jest w takim pojemniczku, co się zalewa i nie musisz mieć kubka do tego. Czyli musi być taki, nie. Podpowiem wam, że tutaj gdzieś bardziej, gdzie idę. To nie jest winiary. Nie. Nie. To nie zależy, to musisz mieć kubek do tego. Takie zielone. No wygląda tak, ale to jest knor, nie winiary. Nie, knor. Knor? Powiedziałem winiary. To? Tak. Agata niestety była pierwsza. Dobra, będziemy kończyć. Jak wam się podobało? Super, super. Możecie stawiać. To kto wygrał w ogóle? Nie wiem. Zajmę się remis może? Nie wiem. Dobra. No. Niech będzie tak. Okej, więc jeśli wam się podobał ten odcinek, zostawcie łapencję w górę, możecie zasubować mój kanał, podajcie na mojego Instagrama i na TikToka. Tak, my się z wami żegnamy. Popatki, pa pa. Nikola Antczak, Agata Zasada. Witamy serdecznie. Zapraszamy na prognozę pogody. Przed nami nieco chłodniejszy front, który wpłynie na sytuację pogodową w Polsce. Będzie trochę słońca i trochę deszczu. Na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 19 stopni w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu oraz Zielonej Górze. 19 stopni również na Pomorzu Zachodnim. Ale też widzimy opady deszczu. Spodziewamy się m.in. na ziemi łódzkiej, a także na północy Polski, na Pobrzeżu Koszalińskim. Zachmurzenie największe, podobnie też jak na Lubelszczyźnie.
Proszę Państwa, a wiatr zawieje do nas z kierunków zachodnich i będzie też dosyć porywisty. Jutro ciśnienie 1011 hektopaskali na barometra. Nie najgorzej, ale i też nie najlepsze. Mała dobra kawa może się przydać. Do zobaczenia! Wszystkiego dobrego!